Studiujemy razem sześć doktryn fundamentalnych, które są wyznaczone w liście do Hebrajczyków, rozdział 6, werset 1 i 2. Aż dotąd opracowaliśmy cztery. To było wielkie zadanie. To nie jest łatwe skoncentrować się tak wiele w tak krótkim okresie czasu. To było trudne, ale Pan nam pomógł. Myślę, że musimy po prostu powtórzyć jeszcze raz te cztery doktryny, o których mówiliśmy we właściwym porządku. I to jest sprawdzian, ile otrzymaliście. Po pierwsze, pokuta z martwych uczynków. Po drugie, wiara w Boga. Po trzecie, doktryna o chrztach. Po czwarte, nakładanie rąk. Pozostają dwie, to znaczy zmartwychwstanie i sąd wieczny. Teraz już mam problem, jak wejść w te dwie ostatnie doktryny, ponieważ są one różne w bardzo ważnych aspektach od tych poprzednich czterech. Są różne w ten sposób, że te cztery poprzednie, które studiowaliśmy, są na scenie czasu, w obecnym porządku świata, na scenie, z którą jesteśmy obznajomieni przez doświadczenie codzienne, ale te dwie pozostałe doktryny zabierają nas z tego czasu, z tego obecnego świata i przenoszą do zupełnie nowego porządku, który czasami nazywany jest wiecznością. I po modlitwie zdecydowałem, że wchodząc bezpośrednio w te dwie pozostałe doktryny, to by nie działało tak naprawdę. Podam Wam przykład. To jest tak jak mówienie do kogoś, załóżmy o stanie Colorado czy Wyoming, do kogoś, kto nawet nie wie, gdzie jest Ameryka. Rozumiecie? Więc właściwie nie możesz do niczego tego odnieść, więc jeżeli chcesz rozmawiać o Colorado, Wyoming, najpierw musisz mówić o hemosferze zachodniej, potem o Amerykach, potem musisz mówić o północnej Ameryce, potem musisz mówić o Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, potem musisz mówić o Mississippi i tak dalej. Musisz dojść z ludźmi do punktu, gdzie mogą skupić się na tym, co ty mówisz w odniesieniu do rzeczy, które to otaczają. Więc to, co będę próbował zrobić w tej przemowie, to dać wam wystarczająco dużo faktów, że kiedy zaczniemy konkretnie mówić o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym, będziecie w stanie wiedzieć zasadniczo, gdzie na mapie te dwie rzeczy są zlokalizowane. Rozumiecie, więc uczyńmy pewne wprowadzające stwierdzenia. Po pierwsze, ostateczna realność jest duchowa i wieczna. Rzeczy czasowe, materialne, fizyczny świat nie mają realności stałej. Wydają się nam bardzo realne, ale w rzeczywistości one wszystkie przeminą. Prawdziwa realność stała jest niewidzialna, duchowa. I to potrzeba ogromnego przystosowania się umysłu ludzkiego, aby zdać sobie sprawę z tego faktu. Podam wam jeden werset z Pism Pawła. Drugi list do Koryntian, rozdział 4, werset 17 i 18. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk. I to zawsze rozśmiesza mnie, kiedy Paweł mówi o nieznacznym ucisku, ponieważ gdybyśmy my przeszli to, co Paweł przeszedł, nie nazwalibyśmy tego lekkim uciskiem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk, on jest tylko czasowy, momentowy. Przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Czy możecie powiedzieć chwała Panu? Wszystkie uciski, przez które przechodzę, tworzą wieczne rezultaty pod jednym warunkiem. I ten warunek jest dalej. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, ucisk czyni nam dobrze tylko wtedy, gdy oczy mamy skupione na realności niewidzialnej i wiecznej. Jeżeli my nasze oczy przenosimy z tych rzeczy i patrzymy na rzeczy czasowe, zewnętrzne, wciąż będziemy mieć ucisk, ale bez żadnej korzyści, rozumiecie? Więc pamiętajcie o tym. I tu jest to stwierdzenie teraz. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, czasowe, a to, co jest niewidzialne, jest wieczne. Więc wszystko, z czym kontaktują się nasze zmysły, jest czasowe, niestałe.
Naprawdę trwałe rzeczy są niewidzialne, nie kontaktujemy się z nimi naszymi zmysłami, kontaktujemy się z nimi innym sposobem. Jakie to są sposoby? Wiara. Wiara, jak pamiętacie, powiedzieliśmy w studium o wierze, wiara odnosi się do rzeczy niewidzialnych. Hebrajczyków 11:3. Przez wiarę rozumiemy, że światy lub wieki zostały stworzone Słowem Bożym, więc rzeczy, które są widzialne, nie zostały uczynione z rzeczy, które się pojawiają na zewnątrz. Prawdziwa realność poza całym widocznym, widzialnym wszechświatem to jest Słowo Boże, które przyniosło to do istnienia. I kiedy ten widzialny wszechświat przeminie, Słowo Boże pozostanie. Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Tak, więc jest różnica pomiędzy widzialnym, fizycznym, czasowym, a niewidzialnym, duchowym i wiecznym. Teraz my chcemy przejść z teraźniejszego, widzialnego, do wiecznego i duchowego. I tu ogromnego przystosowania się potrzeba. Czy rozumiecie to? Aby to zrobić, musimy jasno widzieć, że ten obecny porządek świata nie jest naszym stałym domem. To jest kluczowe, kluczowe dla całego twojego sukcesu jako chrześcijanina. Jak długo żyjesz na tym świecie, jakbyś do niego należał, nigdy nie będziesz zwycięskim chrześcijaninem. Zawsze będziesz w jakimś sensie zniewolony przez ducha tego świata. Spójrzmy na dwa stwierdzenia. List do Hebrajczyków, rozdział 13 i werset 14. Hebrajczyków 13 i werset 14. Albowiem tutaj nie mamy miasta trwałego. Tutaj, to jest na tym świecie. Nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. W porządku. Prostym językiem. Byłby tu ten stary hymn, który zielonoświątkowcy 40 lat temu już śpiewali. Ten świat nie jest moim domem i ja tylko przychodzę tutaj. Nie jestem pewny, czy naprawdę lubię ten rodzaj hymnów, ale prawda jest tam. Ten świat nie jest moim domem. Powiedzmy to razem. Ten świat nie jest moim domem. Powiedzmy jeszcze raz. Ten świat nie jest moim domem. This world is not my home. Jeszcze jedno stwierdzenie, które jest bardzo ważne. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział i werset 19. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, tematem jest zmartwychwstanie. Przyjrzymy się temu jeszcze raz, gdy dojdziemy do studium na temat zmartwychwstania. Zauważcie ten jeden werset. Jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Czy przyjęliście kiedyś to stwierdzenie? Jeżeli wszystko, czego oczekujemy przez wiarę w Chrystusa jest w tym świecie, jesteśmy godni pożałowania. Będziemy rozczarowani, stracimy nasze iluzje i skończymy zupełnie sfrustrowani. Przypuszczali nawet stracimy wiarę. Ostateczne rezultaty z bycia chrześcijaninem nie są w tym świecie. Jest mnóstwo dobrych rzeczy w tym świecie, ale to nie jest ostateczność. Ostateczność jest w rejonie wiecznym. Jeżeli wszystko, co robisz, skupia się na czasowych rzeczach, jesteś godną pożałowania osobą, powiedzmy biedną, godną pożałowania, ponieważ zmierzasz do rozczarowania. I widziałem wielu takich ludzi przez lata, rozczarowanych z tego jednego powodu. Następna rzecz, którą muszę powiedzieć, brzmi tak. Biblijne proroctwo jest ogromnie ważne i ogromnie odpowiednie dla każdego z nas. Do kościoła przychodzi nieszczęsna postawa, że proroctwo naprawdę jest dla ptaków. To nie jest prawda. Proroctwo jest dla dzieci Bożych. Musimy zrozumieć najpierw, że Biblia w tym aspekcie jest zupełnie unikalna. Jest to jedyna księga wiary religijnej, która opisuje dokładnie na wieki przód rzeczy, które następnie zdarzą się w historii. Żadna inna religia nie ma nic porównalnego do zaoferowania. Jest to jeden z wielkich dowodów autentyczności Pisma. I gdy pracujemy nad ludźmi, którzy są muzułmanami, buddystami, hinduistami, jedną z wielkich broni, które musisz użyć, jest
zweryfikowane proroctwo biblijne, które jest wypowiedziane w niesamowitych detalach. Ostatnio spotkaliśmy Japonkę, która jest ekspertem na polu matematyki komputerowej. Ona nie wierzyła w Jezusa, ale bardzo była zainteresowana Biblią. Więc zaczęła sprawdzać proroctwa Biblii i jak one się spełniły. Ona wszystko to przełożyła na komputer i opracowała możliwość, prawdopodobieństwo, że Biblia jest prawdziwa tylko z przypadku i to prawdopodobieństwo była jedna do nonilionowej. I nonilion to jest milion do dziewiątej potęgi. Więc ona stała się wierząca, rozumiecie? To ją przekonało. Powiedziała, jest tylko jedno wytłumaczenie. Bóg musi w tym być. Zwróćmy się do drugiego listu Piotra i zobaczmy, co on mówi o proroctwie. I mówi szczególnie o powrocie Jezusa w chwale. Drugi list Piotra, rozdział pierwszy, werset 16 i następny. Gdyż my oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach. On wraca w mocy i chwale, ale jako naocznie świadkowie Jego majestatu. Piotr mówi, my apostołowie byliśmy na górze przemienienia. My mieliśmy przedsmak tego, jak przyjdzie Pan w swojej chwale. I dalej opisuje, co się stało na górze przemienienia. A On, Jezus, wziął od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki Go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, w którym sobie Mu podobałem. Musicie przeczytać opis przemienienia, aby zobaczyć historyczne ustanowienie tego. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba, na górze przemienienia. Więc Piotr mówi, my naszymi oczami mieliśmy trochę taki przedsmak, taki błysk tego, jak to będzie, gdy Jezus powróci w swojej chwale. I mówi, my byliśmy naocznymi świadkami, ale też mówi, to nie jest najbardziej odpowiedzialna podstawa dla waszej wiary. Podstawą odpowiedzialną tutaj jest proroctwo Pisma. I dalej mówi, w wersecie 19, mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, albo alternatywnie, prorockie słowo, które jest nawet bardziej pewne niż nasze osobiste świadectwo. A wy dobrze czynicie, trzymając się go niczym pochodni świecącej w ciemnym miejscu. Ilu z was zgodzi się, dzisiaj w świecie jesteśmy w ciemnym miejscu, duchowo bardzo ciemne miejsce, w porządku. Bóg zaopatrzył nas w światło, które świeci w tej ciemności. Co to jest? Prorockie słowo, prorockie objawienie Pisma. Więc Piotr mówi, jeżeli jesteś w ciemnym miejscu, lepiej się upewnij, że zaopatrzysz się w światło, które Bóg ci daje. I dalej jest napisane, werset 19, druga część, aż dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. To jest piękna myśl. Nie mam czasu, aby wchodzić w szczegóły, ale gdy byłem na Bliskim Wschodzie, na północnoafrykańskiej pustyni w czasie II wojny światowej, przez rok około żyliśmy na piasku. Spaliśmy na piasku, jedliśmy na piasku, to znaczy po prostu mieliśmy tylko wiatr i piasek prawie nierozróżnialny. Szliśmy spać, kiedy słońce zachodziło, ponieważ nie było sztucznego światła i wstawaliśmy o wschodzie słońca. Więc zauważyłem pewne fenomeny, których inaczej bym nie zauważył. Zauważyłem, że w pewnych porach roku, przed wschodem słońca, była inna gwiazda, która się pojawiała najpierw, nazywana poranną gwiazdą lub aurorą. Ciekawe jest to ta sama też co wieczorna gwiazda, która zachodzi przed słońcem, to jest ta sama, to nie jest gwiazda, to jest planeta, która pojawia się w różnych porach roku. Teraz, kiedy ta poranna gwiazda wschodzi, jest ona tak jasna, że oświetla cały horyzont. I ty myślisz, słońce będzie wschodzić, ale wtedy pojawia się ta gwiazda. Ale gdy zobaczysz tą poranną gwiazdę, która wschodzi, co wiesz, co jest następne? Słońce będzie wschodzić. Piotr mówi, poranna gwiazda musi wzejść w twoim sercu. Jeżeli zwrócisz uwagę na słowo prorockie, o co tu chodzi? To znaczy, że w twoim sercu pojawi się coś, co ci powie, tak jak ta poranna gwiazda. Słońce wschodzi.
Jezus powraca. Jeżeli ty nie żyjesz z tym oczekiwaniem, okradasz się z jednych z rzeczy, które Bóg zaopatrzył dla twojego chrześcijańskiego życia. I ludzie, którzy nie zwracają uwagi na proroctwo, nie mają tej pewności, że Jezus powraca. To jest poranna gwiazda, która wstaje w twoim sercu. To nie jest przyjście Pana. To jest przekonanie, pewność, że On powraca. I wtedy Piotr kontynuuje mówiąc, werset 20, żadne proroctwo pisma, to wiecie, nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Widzisz, proroctwo nie pochodzi od myślenia ludzkiego. Jego pochodzenie jest w Bogu. To jest Boże zaopatrzenie dla Jego ludu. My żyjemy w ciemnym świecie, świecie, który w mojej opinii jest coraz ciemniejszy dookoła, coraz bardziej bezbożny, ale pomiędzy tej ciemności my mamy to piękne światło biblijnego proroctwa. Jeżeli zwrócimy na nie uwagę, to powstanie jutrzenka w naszych sercach, która mówi, słońce wschodzi. Teraz dlaczego ja to wam mówię? Ponieważ my pokrótce spojrzymy na pewne stwierdzenie biblijnego proroctwa. I pod koniec tego, jeżeli mi się uda, będziecie wiedzieć przynajmniej, gdzie jest północna Ameryka na tym globie. Czy rozumiecie to porównanie? Ponieważ gdybym po prostu zaczął mówić wam o zmartwychwstaniu, o sądzie wiecznym, a wy nie wiedzielibyście, gdzie ułożyć Amerykę lub południowo-wschodnią Azję, Wyoming, musicie mieć jakiś ogólny obraz, aby to wpasować. Albo innymi słowy to mówiąc, ja ustawiam scenę dla tych dwóch wielkich aktów dramatu. Zmartwychwstania i sądu wiecznego. I ustawiam scenę, wyjaśniając pewne proste objawienia proroctwa. Teraz zawsze jest możliwość, aby się pomylić co do czegoś, co się jeszcze nie stało. I są różnice opinii między chrześcijanami co do różnych stwierdzeń proroctwa, ale to nie oznacza, że nie mamy konieczności mieć generalnego obrazu tego, co będzie miało miejsce, nawet jeżeli nie potrafimy wpasować wszystkich detali. Ja nie próbuję wpasować wszystkich detali. Ja pragnę uczynić stwierdzenia, które wierzę, że mniej więcej są tak jasne w Piśmie, że jeżeli wierzysz w Biblię, musisz i w te stwierdzenia wierzyć. Pozwólcie, że powiem, jednej rzeczy nie przyjmuję, to jest uduchawianie stwierdzeń proroctwa. Jak niektórzy ludzie mają takie tak zwane duchowe tłumaczenia Księgi Objawienia, że to jest jak koszmar nocny. Jeżeli jeden raz zdecydujesz się na te, cytujmy, subiektywne, duchowe interpretacje Biblii, nie ma końca temu. Możesz sprawić, aby Biblia znaczyła to, co ty chcesz. Ludzie, którzy idą tą drogą, doszli do tych rezultatów. Ja wierzę w trzymanie moich stóp twardo na skalę. Jest wzorzec dla interpretacji proroctwa w Nowym Testamencie, szczególnie w życiu Jezusa. Ja już wam zaznaczyłem wcześniej w tej serii, że jest 18 stwierdzeń w Nowym Testamencie odnośnie rzeczy, które stały się w życiu Jezusa, o których jest napisane, stały się, aby się spełniło to, co mówiło proroctwo. Jeżeli analizujesz te stwierdzenia, ani jedno z nich nie może być uduchowione. Nie będę przechodził przez wszystkie, ale pozwólcie, że powiem, Jezus narodził się z dziewicy. Nie duchowej dziewicy, ale realnej dziewicy. Jeżeli ona nie była dziewicą, pozwólcie, że wam powiem, Jezus był dzieckiem z nieprawego łoża. Ważny fakt. Jezus naprawdę poszedł do Egiptu. Naprawdę modlił się o chorych, uzdrawiał ich. To wszystko jest stwierdzone. Naprawdę został odrzucony przez swoich braci. A gdy dochodzisz do końca jego życia, każdy szczegół tam jest. Realnie niesprawiedliwie go osądzono, realnie potępiono z kryminalistami, naprawdę pogrzebano w grobie bogacza, nic nie ma w tym duchowego. Na krzyżu dano mu realny ocet do picia, nieduchowy, naprawdę przebili ręce i nogi jego, naprawdę podzielili między siebie jego szaty, ani jedno z tych stwierdzeń nie może być uduchawiane. Więc jest wzorzec w Nowym Testamencie interpretacji proroctwa. Nie ma stwierdzenia w Nowym Testamencie, gdzie nagle zmienia się interpretacja proroctwa. Co więcej, Piotr mówi, jeszcze pewniejsze to jest, ponieważ naszymi oczami widzieliśmy wszystkie te proroctwa spełnione. To znaczy, musimy być zupełnie pewni, że pozostałe proroctwa równie bezpośrednio będą wypełnione. Mam nadzieję, że wam to przekazałem, ponieważ to przecina mnóstwo zamieszania i złego myślenia.
Teraz pragnę pewne stwierdzenia uczynić, w porządku. One tu są. Zaczniemy tu i pójdziemy dalej. Po pierwsze, Biblia podaje bardzo jasny i stały obraz generalnego trendu, który przechodzi przez ten wiek, jak ten wiek się kończy. I ja tak to opiszę. Sprawiedliwość i bezbożność będzie dojrzewać jednocześnie. Bezbożni będą bardziej bezbożni, sprawiedliwi bardziej sprawiedliwi. Oba te procesy będą kontynuować się razem. Ciemność będzie jeszcze ciemniejsza, jasność jeszcze jaśniejsza. I to się stanie jednocześnie, ramię przy ramieniu. Spójrzcie na Księgę Izajasza, rozdział 60. Pierwszych parę wersetów. To jest mówione do Bożych ludzi, do Syjonu, do Kościoła i też wierzę do Izraela także. Powstań, zajaśnij, gdy zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Piękny obraz, prawda? Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zajaśnieje Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. Więc jest kontrast. Głęboka ciemność dookoła na ziemi, ale światło chwały Bożej w tym samym czasie, pośrodku ciemności powstaje między Bożymi ludźmi. I jest napisane, jasność nad Bożym ludem przyciągnie wielu, aby wyszli z ciemności. I pójdą narody do Twojej światłości, poganie, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. Jest to obraz. Światło i ciemność, ramię przy ramieniu. Światło coraz jaśniejsze, ciemność coraz ciemniejsza. I dalej, w przypowieści o Konkolu, wierzę, że jest to Wam znane, Mateusz rozdział 13, pamiętacie? Ten człowiek zasiał dobre nasienie na swojej roli, ale gdy poszedł zobaczyć, jak z tym żniwem, zauważył, że tam nie tylko jest pszenica, ale także Konkol rośnie. I słudzy powiedzieli, jak to się stało? Jak ten Konkol się tu pojawił? Właściciel pola powiedział, to nieprzyjaciel zrobił. Nieprzyjaciel tej nocy przyszedł i zasiał konkol między pszenicę, więc konkol i pszenica rosną razem. Słudzy powiedzieli, czy możemy wejść i powyrywać ten konkol? A ten pan powiedział, nie, bo gdy będziecie wyrywać ten konkol, możecie też pszenicę powyrywać. Pamiętajcie, bracia i siostry, gdy chcecie oczyścić kościół i pozbyć się konkolu, Bóg mówi, nie, nie możecie tego zrobić, bo skąd wiecie, czy nie wyrwiecie też trochę pszenicy z tym konkolem? Więc Jezus interpretuje w ten sposób to przypowieść. Mateusz 13:37. A odpowiadając rzekł, ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. Widzicie, to interpretacja jest bardzo konkretna. To nie jest uzależnione od czyjejś woli, to nie jest w pewnym sensie subiektywne. Rola zaś to świat. Pamiętajcie, bracia, nigdy nie ograniczajcie swojej wizji do Twojego małego tylnego ogrodu. Rolą jest świat i my musimy patrzeć na całą rolę. Dobre nasienie to synowie królestwa, konkol zaś to synowie złego, szatana. Nieprzyjaciel, którego posiał, to diabeł. Żniwo to koniec wieku. Wiecie o tym? Żniwo to koniec wieku. Nie interpretujcie żniwa w żaden inny sposób, ale tylko jako koniec wieku. Żeńcy zaś to aniołowie. To nie jest nasza robota, widzicie? Aniołowie przyjdą i uczynią to. Oni mają rozróżnienie, którego my nie mamy. Tak więc, jak zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu tego wieku. Konkol będzie rósł aż do końca wieku. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszelkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. To jest ten konkol. I wrzucą ich do pieca ognistego. Nie musimy dyskutować, czym jest ten piec ognisty, nieprawdaż? I tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Więc rozumiemy ten obraz, który jest bardzo jasny, że synowie Pana, pszenica i konkol, synowie szatana, będą wzrastali razem w tym samym czasie, na tym samym polu, aż do żniwa. A czym jest żniwo? Końcem tego wieku, początku. Więc to się nie zmieni aż do końca wieku. Moi studenci afrykańscy w Afryce mieli obiekcję co do Ewangelii. Oni mówili, to tam są hipokryci w kościele. Moja odpowiedź zawsze była,
Biblia mówi, że będą hipokryci w Kościele. Jeżeli by nie było hipokrytów w Kościele, Biblia nie byłaby prawdą. Fakt, że będą hipokryci w Kościele, jest pewnością tego, że Biblia mówi prawdę. Będzie kąkol na polu aż do żniwa. I dalej spójrzmy na słowa Jezusa w Objawieniu, rozdział 22. Objawienie Jana, rozdział 22, przy końcu Biblii i przy końcu tego wieku. Werset 10, 11, 12. Objawienie 22. I anioł, który objawia rzeczy mi. Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, objawienia, albowiem czas bliski jest. I to są niesamowite słowa. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. Kto brudny, niech nadal się brudzi. Kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech się nadal uświęca. Oto ja przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Więc dokładnie w tym czasie, kiedy Jezus powiada, ja wrócę szybko, Biblia mówi, że sprawiedliwi będą jeszcze bardziej sprawiedliwi, święci jeszcze bardziej święci, dobrzy jeszcze lepsi, ale nieświęci jeszcze bardziej niech będą nieświęci, a bezbożni jeszcze bardziej bezbożni. Innymi słowy, doszliśmy do rozdzielenia dróg. Dobrzy jeszcze lepsi, a źli jeszcze gorsi. Widzę, że to się dzieje dzisiaj. Żyjąc ponad 70 lat, widzę, co się dzieje w Wielkiej Brytanii i Ameryce. Jeżeli powiedziałbyś mi 60 lat temu o tym, ja bym nie uwierzył. Co się dzieje w San Francisco? To jest niesamowite, ale... To bezbożni stają się jeszcze bardziej bezbożni. To jest Boże miłosierdzie dla Jego ludu, ponieważ my będziemy zmuszeni do dokonania wyboru. Nie będzie neutralności, kompromisu. Nie będziesz mógł mieć jednej nogi w Kościele, a drugiej w świecie. To nie będzie działać. Ale moja puenta jest taka, aż do końca tego wieku sprawiedliwość i bezbożność będzie trwała i wzrastała. W porządku, teraz kontynuujmy. Natychmiast przed przyjściem Jezusa będzie okres unikalnego ucisku, rozpaczy, cierpienia, jakiegokolwiek słowa użyjesz. Mateusz, rozdział 24, odwróćmy nasze Biblię. I będziemy czytać tylko trochę z tego. Ty musisz sam sobie wypełnić te luki. Werset 20 i 21. Jezus mówi, i wtedy... To jest pod koniec wieku, będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie nigdy. Unikalny okres ucisku, kiedy myślisz o zagładzie Żydów i też pomyślisz, że będzie coś jeszcze gorszego niż zagłada Żydów, to jest poważna myśl. Gdyby nie były skrócone owe dni, żadne ciało, żadne życie ludzkie nie zostałoby uratowane. Ale ze względu na wybranych te dni będą skrócone. To jest tak konkretne, że nie mogę myśleć, że możemy rozumieć, one znaczą cokolwiek innego. I werset 29, zaraz, natychmiast, po udręce owych dni słońce się zaćmi, księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. Wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. Zauważcie, to jest natychmiast po tym okresie unikalnego ucisku. Nie pozwólcie, aby ktoś was zwiódł, abyście wierzyli, że świat będzie coraz lepszy. Prawda jest taka, świat będzie coraz gorszy. Jednym z kluczowych słów o upadłej naturze ludzkiej jest słowo zepsucie. To jest kluczowe słowo, które to opisuje. Bóg mi coś ostatnio pokazał. Powiedział, zepsucie jest nieodwracalne. Gdy się zaczyna, nie możesz go odwrócić. Możesz je opóźnić. Możesz włożyć brzoskwinię do lodówki i ona trochę dłużej będzie gniła, ale... Nie możesz odwrócić tego procesu. I Bóg nie pragnie odwrócić zepsucia tego świata. On pragnie zastąpić je zupełnie innym porządkiem. Dlatego musimy się narodzić na nowo, ponieważ każdy z nas jest zepsuty. Bóg nie naprawia trochę tej zepsutej natury. On daje nam nowe narodzenie, nową naturę, która jest od Boga, nie zepsuta. W porządku, bracie Prince, powiecie, to jest straszne. Na co my tu w ogóle czekamy? Powiem, na co ja czekam. Ja czekam na powrót Pana. Na nowe królestwo na ziemi. Przyjrzyjmy się Ewangelii Łukasza, rozdział 21 na chwilę. Ja naprawdę wierzę, że na dłuższą metę ludzie, którzy nie czekają na powrót Pana, oni odpadną, ponieważ naciski będą za duże.
Łukasz 21, werset 25, 28 to jest część tego samego kazania, ale wymieniona w innej Ewangelii. Będą znaki na słońcu, księżycu, na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. To jest ciekawa cecha. Zawsze jest tu mowa o końcu wieku, że morze będzie się niezwykle zachowywało. Nie będziemy w to wchodzić, ale myślę, że to jest ciekawe. Dalej. Ludzie omdlewać będą z trwogi i w oczekiwaniu tych dni, które przyjdą na świat, bo mocy niebios poruszą się. Co się stanie, co zmieni całą naturę tego, co jest na niebie? Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą wielką chwałą. Zauważcie, to jest natychmiast po tych ogromnych, szczytowych wydarzeniach. I teraz mówi o swoich uczniach. Gdy to się zacznie dziać, nie chowajcie się w jaskiniach. Mówię wam, nie będzie żadnej jaskini, w której byście się mogli ukryć. Nie piętrzcie jakichś artykułów spożywczych w jaskiniach. To wam w ogóle nie pomoże. Gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się, podnieście swoje głowy, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Tak? Dla nas to jest dobra nowina, ponieważ to się musi zdarzyć, zanim Jezus wróci. Gdy to się dzieje, będziemy wiedzieli, że Pan szybko powraca. W międzyczasie Kościół musi skończyć swoje zadanie. Mateusz, rozdział 24, powracamy. Od wersetu 8 jest mowa o tych wszystkich szczytowych wydarzeniach. Mateusz 24, 8 werset. Wszystko to jest dopiero początek boleści. Właściwe tłumaczenie to są bóle porodowe. Co my wiemy, gdy kobieta zaczyna odczuwać bóle porodowe? Nie musimy być specjalistami z dziedziny medycyny, aby wiedzieć, że dziecko się rodzi. Jezus mówi, nowy wiek się narodzi i gdy te rzeczy się dzieją, to są bóle porodowe nowego wieku. Więc chociaż bóle porodowe może są nieprzyjemne same sobie, są dobrą nowiną, ponieważ one oznaczają, że dziecko jest w drodze, ona lub on. W porządku, kontynuujmy. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was. I wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Ludzie, czy wy macie takie skrzyneczki z obietnicami, gdzie macie wersety biblijne, wyciągacie je, to też ten werset tam włóżcie. Będą was wydawać na ucisk, zabijać was. I będziecie nienawidzeni przez wszystkie narody dla imienia mego. Wielu się zgorszy. I nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzieć. Powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. To są wszystko bóle porodowe, widzicie. Ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Ilu z was by się zgodziło, że dzisiaj bezprawie się tak rozmnożyło, jak nigdy wcześniej nie widzieliśmy? Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Jednym z kluczy do przetrwania jest wytrwałość. Teraz to jest werset kluczowy. Ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona na całym świecie jako świadectwo dla wszystkich narodów i wtedy nadejdzie koniec. Więc pomiędzy wszystkimi wydarzeniami szczytowymi, całym uciskiem, prześladowaniem, czym my będziemy zajęci, nie chowając się w jaskiniach, ale głoszenie dobrej nowiny wszystkim narodom, rozumiecie? Nie wyobraźcie sobie, że ta robota będzie łatwa. Opozycja będzie wzrastać. Ale tak samo i moc, którą Bóg udostępni swoim ludziom. Tak, teraz naszkicowawszy cały ten glob, jak rozumiecie, teraz wiecie, gdzie jest Ameryka. Spróbujmy znaleźć, gdzie jest Wyoming, według mojej przypowieści. Bardzo szybko będę szedł. Chcę wam podać 12 wydarzeń, które będą po sobie następować lub będą połączone z powrotem Jezusa. Niektóre będą się nakładać na siebie, niektóre mogą nie być w właściwym porządku, ale zasadniczo wszystkie są tam. Pierwsze to jest zmartwychwstanie i sąd nad prawdziwymi chrześcijanami. Pierwszy list do Tesaloniczan. Musicie trzymać tam palce, ponieważ szybko musimy iść. Pierwszy Tesaloniczan, 4 rozdział. Werset 15 do 17. To wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, tych, którzy umarli w Chrystusie, gdyż sam Pan
To jest dobra nowina. Pan sam stąpi z nieba z krzykiem i głosem Archanioła i z trąbą Bożą. Trzy głośne odgłosy. Pan krzyknie, głos Archanioła i trąba Boża. Po co Pan krzyknie? Co się wtedy stanie? On wywoła umarłych właśnie. Widzicie, on jest jedyną osobą, która ma autorytet, aby wywoływać umarłych. Gdy stał przy grobie Łazarza, musiał być bardzo konkretny. Powiedział Łazarzu, wyjdź. Gdyby nie powiedział Łazarzu, wszyscy zmarli z tego grobu by wyszli. W tym czasie jego krzyk wywoła wszystkich tych, którzy umarli w wierze w Jezusa. Umarli w Chrystusie powstaną pierwsi, a wtedy my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. To jest krótki opis tego, co stanie się z chrześcijanami przy przyjściu Pana. Znacie, mam nadzieję, słowo pochwycenie, które jest dosyć kontrowersyjnym tematem. Ludzie się mnie pytają, czy wierzysz w pochwycenie? I ja mówię, jeżeli myślisz, czy ja wierzę, że będziemy pochwyceni, wierzę, ponieważ Biblia mówi tak. Widzicie, to słowo pochwycenie, czy pochwycić, jest to bardzo ciekawe słowo. Greckie słowo brzmi hapadzo i opisuje nagłą, gwałtowną interwencję, nagłą. Jest to opisane o złodzieju, który wchodzi do mieszkania i kradnie klejnoty i także o wilku, który wpada między owce i kradnie jedną, porywa. Więc jeżeli Pan porwie swoich ludzi, to będzie nagłe, gwałtowne, to znaczy w jednym momencie jesteśmy tu, a w drugim już nie. Tak ja to rozumiem. Ale jest różnica. Pan przychodzi jak złodziej, ale jest jedna poważna różnica. Wiecie, na czym ona polega? Złodziej zabiera to, co nie należy do niego, a Pan ma zamiar wziąć tylko to, co do niego należy. W porządku? Tych, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. W porządku. Możesz być zaskoczony, gdy dodam sąd nad wszystkimi chrześcijanami. Bardziej konkretnie o tym powiemy w naszej ostatniej przemowie, ale spójrzmy na chwilę, drugi list do Koryntian 5:10. Bardzo ważne jest to widzieć. Drugi Koryntian 5:10. Albowiem my, Paweł mówi o chrześcijanach, musimy wszyscy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Więc wszyscy chrześcijanie muszą pojawić się po zmartwychwstaniu przed sądowym krzesłem Chrystusowym, aby być sądzeni nie dla potępienia, ale dla określenia ich służby. Dojdziemy do tego bardziej kompletnie później. Następnie zwycięstwo nad Antychrystem i jego siłami. Objawienie Jana 19 rozdział. Panie, pomóż mi, to już długo trwa. Objawienie Jana 19 rozdział, wersety 19-21. To Jan zobaczył w objawieniu. Zobaczyłem zwierzę, to jest tytuł Antychrysta. Dzikie zwierzę, królów ziemi i wojska ich, zebrany by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu i wraz z jego wojskiem. Ten, kto siedzi na koniu, to był Jezus. Chcę, abyście zrozumieli, że przy końcu tego wieku bezbożność stoczy otwartą wojnę z Bogiem, wiedząc, że On jest Bogiem. Rozumiecie? Trudno nam to w ogóle pojąć. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli z nami zwierzęcia, dawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorającego siarką. Wzywa wszystkie ptaki na tą scenę bitwy, aby się nasyciły zwłokami. W porządku, szatan zostanie związany na 1000 lat. Dalej objawienie Jana 20 rozdział, werset 1-3. Widziałem anioła wstępującego z nieba, który miał klucz do otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. Pochwycił smoka węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. Wrzucił go do otchłani, zamknął ją i położył na niej pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. Teraz, jeżeli studiujesz pierwsze 7 wersetów objawienia Jana rozdział 20, zobaczysz, że stwierdzenie 1000 lat pojawia się 6 razy w 7 wersetach. Wiecie, w co ja wierzę? Że to oznacza 1000 lat. To jest moja prosta konkluzja. Mnóstwo ludzi to uduchawia, ale jeżeli zaczynasz uduchawiać 1000 lat, to możesz znaczyć wszystko. Możesz z tego zrobić miesiąc księżycowy na księżycu. Nie ma limitu, poza który możesz wyjść, jeżeli raz zdeprawujesz słowa Biblii i odwrócisz to normalne, naturalne znaczenie. W
porządku. Zbawienie i odnowa Izraela, czwarta część. Rzymian, rozdział 11, werset 25-26. Rzymian i 11, rozdział 25-26. Kluczowy werset. Paweł pisze do wierzących pogan, abyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania. Chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Cały naród Izrael nie powróci do Boga jako naród, aż pełna liczba pogan wejdzie. Gdy pełna liczba pogan weszła już, Bóg skończy swoją pracę nad Izraelem. I dalej mówi, w ten sposób cały Izrael będzie zbawiony, tak? Pamiętajcie, jest tylko jeden naród, o którym Bóg obiecał, że cały będzie zbawiony, to jest Izrael. Może ci się wydawać to trudne, gdy patrzysz dziś na Izrael, ale to się stanie. Następna rzecz to jest sąd nad pogańskimi narodami. Spójrzmy na chwilę, Księga Joela, rozdział 3, werset 6-7. W owych dniach i w owym czasie, gdy przyprowadzę z powrotem wygnańców z Judy i z Jeruzalemu, czyli przywrócę Izraelowi ten kraj, w którym oni teraz żyją, zgromadzę wszystkie narody, pogan, i sprowadzę je do Doliny Jozafata i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa Izraela, ponieważ rozproszyli między ludy pogańskie i podzielili ich kraj. Oficjalne polityczne słowo na dzielenie kraju brzmi rozbiór. I to stało się w tym wieku. I przykro mi powiedzieć, Winston Churchill był głównym architektem tego. Oni podzielili kraj Izrael na dwa oddzielne tereny, Jordanię i Izrael. I nie mieli prawa tego zrobić przez nakazy Ligi Narodów, ale Bóg powiedział, ja mam ostatnie słowo, co się z tym krajem stanie. Ja ocenię narody zgodnie ze sposobem, jak oni traktowali Izrael. Narody muszą to wiedzieć. Jaki jest główny temat przed Organizacją Narodów Zjednoczonych w tym wieku? Zawsze Izrael. W porządku. Musimy odwrócić Ewangelię Mateusza, rozdział 25, aby to zobaczyć także w Nowym Testamencie. Mateusz, rozdział 25, przypowieść o owcach i kozłach. Przypowieść to nie jest przypowieść, ludzie nazywają to przypowieścią. To jest po prostu proroctwo o owcach i kozłach. Mateusz 25, 29. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały, czyli ustali swoje ziemskie królestwo. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne jak od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Owce przyjmie, kozły wyrzuci, przyjmie owce do królestwa i powie, wejdźcie do królestwa, które wam jest przygotowane. Wygna kozły do ognia wiecznego. I jeszcze raz, gdy studiujecie ten fragment, podstawą sądu nad narodami będzie sposób, jak oni traktowali braci Jezusa. Widzicie, to jest ogromnie ważne. My musimy powiedzieć narodom, że będą sądzone przez sposób, jak traktowały Żydów. To jest niezłomna myśl w świetle tego, co się dzieje w tym wieku, nieprawdaż? Po szóste, ustalenie tysiącletniego Królestwa Chrystusa. Izajasz 24. Czy mamy czas? Mam nadzieję, że mamy czas. Izajasz, rozdział 24. Musicie przeczytać Izajasza 24. To jest najbardziej znaczący werset odnośnie całych wydarzeń na ziemi. Werset 19 i 20. W bryły rozleci się ziemia, w kawałki rozpadnie się ziemia, zatrzęsie i zachwieje się ziemia. Wokoło zatacza się ziemia jak pijany i kołysze się jak budka nocna. Zaciążyło na niej jej przestępstwo, także nie upadnie i już nie powstanie. Co się stanie z tą planetą Ziemią? Właśnie to. I potem jest napisane, pod koniec tego, pozostawiamy następne wersety. Zasmuci się księżyc i słońce się zawstydzi, gdyż Pan zastępów będzie królem na górze Syjon i w Jeruzalemie i przed starszymi ich będzie chwała. Zauważcie, szczytem tego potrząśnięcia będzie ustalenie Chrystusowego Królestwa
ze stolicą w Jerozolimie. Objawienie 24, przepraszam, 20, werset 4. Nie ma objawienia 24. Objawienie, werset 4, rozdziału 20 mówi: natychmiast po związaniu szatana w otchłani zobaczyłem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu i jego posągowi, nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli, wraz z Chrystusem panowali przez 1000 lat. To zwykle jest nazywane milenium. Milenium jest to po prostu słowo o pochodzeniu łacińskim, które oznacza 1000 lat. Mili to jest 1000, enos rok. Milenium to jest okres 1000 lat. Jak powiedziałem, jest to wspomniane 6 razy w 7 wersetach. Potem po milenium szatan będzie na krótko uwolniony. Objawienie 20, werset 7 do 10. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na 4 krańcach ziemi. Ruszyli na ziemię, jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane Jerozolimy. Spadł ogień z nieba i pochłonął ich. Widzicie, w każdej pracy Bożej nad człowieczeństwem ludzkie posłuszeństwo musi być wypróbowane i szatan czyni tą pracę. W milenium nie było opozycji, jednopartyjny rząd był, nie było wyborów, Jezus miał zupełną suwerenną władzę, nikt nie mógł być mu nieposłuszny, ale tuż przed końcem szatan jest wyzwalony, tylko na chwilę, aby sprawdzić, jak realne było posłuszeństwo tych ludzi. Bóg nigdy nie chce posłuszeństwa opartego tylko na strachu. A kiedy on wychodzi, wzbudza ogromną, ostateczną rebelię i wierzę, że to jest ostatnia rebelia w historii świata. Ale ta rebelia jest zniszczona przez Pana samego. W porządku. Więc następna rzecz, już to widzieliśmy, numer 8, ostatnia rebelia narodów. Czy jesteście ze mną? Mam nadzieję, że jesteście. Następna rzecz, która się dzieje około tego czasu, nie mówię w jakim porządku, ta obecna ziemia przemija. Objawienie 21:1. Widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Pamiętacie, Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminą, one są wszystkie czasowe, ale moje słowa nigdy nie przeminą. Drugi list Piotra, rozdział 3, to samo stwierdzenie. Drugi list Piotra, 3 rozdział, werset 7-10. To jest jak maraton, ale zrobimy to dzięki łasce Bożej. Jest mowa o potopie, który opisuje poprzedni porządek świata za dni Noego. A dalej pisze: teraźniejsze niebo i ziemia, mocą tego samego słowa, zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. I dalej mówi: umiłowani, nie zapominajcie tej jednej rzeczy, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jest jak jeden dzień. To mówi o milenium, ponieważ dla Boga jeden dzień to jest 1000 lat. I wielu interpretatorów Biblii interpretuje to jako sabat całej ziemi. Ziemia odpoczywa po tych wszystkich szczytowych wydarzeniach. I dalej Piotr kontynuuje, werset 10. Dzień Pański nadejdzie jak złodziej w nocy. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą i wielkim hałasem. Żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Więc to będzie koniec obecnej ziemi i nieba. Werset 13. Jakkolwiek my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. W porządku? Czy to jest jasne? Następnie numer 10. Zmartwychwstanie i sąd wszystkich pozostałych umarłych, które ma miejsce pod koniec milenium, rozumiecie? Zmartwychwstanie chrześcijan ma miejsce na początku milenium, ale tylko chrześcijan, tylko wierzący w tym pierwszym zmartwychwstaniu. I teraz dochodzimy do zmartwychwstania wszystkich pozostałych umarłych. Objawienie 20, rozdział, wersety 12-15. Widziałem umarłych. I nawet po ich zmartwychwstaniu widzisz, oni są dalej umarli. Czy zauważyłeś to? Są umarli. Zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte.
Również inna księga, księga żywota, została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Teraz to jest mowa o zmartwychwstaniu i sądzie. Ale bardzo widzialny obraz. Wydało morze umarłych, którzy się w nim znajdowali, także śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, byli sądzeni, każdy według uczynków swoich. Kiedy dojdziemy do zasad sądu pod koniec, śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. To jest jezioro ogniste, druga śmierć. Pamiętacie, jaki jest ostatni wróg? Śmierć. Ostatni wróg, śmierć. Śmierć nie jest tylko stanem. Śmierć to jest szatański anioł, który rządzi pewnym obszarem wszechświata. Śmierć zabiera ciała ludzkie, a Hades piekło ich dusze. W objawieniu 6 rozdział widzimy, jak one oba działają. W porządku, nowe niebo i nowa ziemia. Widzicie to właściwie? I ostatnie, Jezus oddaje królestwo Bogu Ojcu. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, werset 24, od początku, 24 wersetu. Widzicie, wszystko od Boga i wszystko do Boga. Wszystko zaczyna się w Bogu i wszystko kończy się w Bogu. Pierwszy Koryntian, 15, 24. Jest mowa o zmartwychwstaniu. Lepiej 22 werset. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. Każdy będzie ożywiony, prędzej czy później. Każdy w swoim porządku. Trzy porządki, fazy zmartwychwstania. Najpierw Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, potem na to idzie koniec. A koniec jest po milenium, gdy Pan Jezus odda władzę królewską Bogu Ojcu, a Ojciec zniszczy wszelką zwierzchność i wszelką władzę i moc. Bo On, Jezus, musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Psalm 110. Ostatni wróg zniszczony będzie śmierć. Albowiem jak wszystko poddał pod Jego stopy. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał, to jest trochę skomplikowane, ale to, co mówi Paweł, Bóg wszystko położy pod stopy Jezusa. Jezus będzie najwyższy, z jednym wyjątkiem, to jest z wyjątkiem osoby, która mu to wszystko poddała, Boga Ojca, to jest zupełnie logiczne, rozumiecie? Dalej, gdy wszystko zostanie poddane Jezusowi, sam Syn, Jezus, także podda się temu, który wszystko poddał Jemu, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Gdy Chrystus został uczyniony absolutnym władcą całego wszechświata, wtedy On się zwróci do Ojca i powie tak, Ojcze, oddaję Ci królestwo. Widzicie, to jest piękna myśl, ponieważ w Trójcy Świętej jest uległość i w wieczności jest uległość. Straszna myśl dzisiaj jest taka, że bycie pod autorytetem to jest bycie niższym. To jest zupełne zwiedzenie, widzicie. Musimy wszystkie te doktryny zostawić. Jezus nie jest niższy od Ojca, ale jest Mu poddany. Uległość jest zasadą, która zaczyna się w Trójcy Świętej. Jest wieczną zasadą. Jeżeli walczysz z nią, walczysz z planem Bożym dla Twojego życia i dla całego wszechświata. W porządku. Bardzo szybko do tych 12 doktryn na nowo. Nie wiem, jak to zrobimy, szczególnie z tym wiatrem, który wieje. Po pierwsze, zmartwychwstanie i sąd nad prawdziwymi chrześcijanami. Drugie, zniszczenie antychrysta i jego sił. Numer 3, szatan związany na 1000 lat. Numer 4, zbawienie i odmowa Izraela. 5. Sąd nad narodami pogańskimi na początku milenium, który determinuje, czy wejdą do królestwa i którzy wejdą. Numer 6. Ustalenie tysiącletniego królestwa Chrystusa. 7. Szatan pokrótce wyzwolony pod koniec milenium. Numer 8. Jako rezultat uwolnienia szatana ostatnia rebelia narodów. Numer 9. Obecne niebo i ziemia przemija. Numer 10. Zmartwychwstanie i sąd nad wszystkimi pozostałymi umarłymi i jak ja to rozumiem, nie będzie nieba i ziemi w tym czasie. To jest bardzo widzialny obraz, widzicie, dla mnie. Ludzie po prostu staną przed Bogiem, nie będzie pochodzenia, nie będzie sceny. Każda dusza będzie sądzona bezpośrednio przed Bogiem Najwyższym. Numer 11, nowa niebo i nowa ziemia. I numer 12, Jezus, uczyniony głównym władcą, oddaje królestwo Bogu. I Bóg staje się wszystkim we wszystkim. Więc Bóg nam pomógł na tych podstawowych stadiach, które przygotowaliśmy. Jutro przyjrzymy się dwóm faktom, zmartwychwstaniu i sądowi.